tym filmie chciałbym pokazać Wam dwie jednostki długości, przy czym będą to jednostki długości spoza układu SI, czyli obowiązującego w Polsce międzynarodowego układu jednostek miar i w związku z tym rzadziej stosowane w Polsce niż jednostki metryczne, np. metr i centymetr, ale zdarzają się w Polsce też i warto je znać. Pierwsza z nich to cal. Możliwe, że już wiecie, co to jest jeden cal, a jeżeli nie wiecie, to pewnie zastanawiacie się, jaka to długość jeden cal. Jeżeli na przykład wiecie, jak wygląda 5-złotówka, a pewnie wiecie, to jej szerokość, albo raczej średnica, to prawie jeden cal. Inny przykład może być taki, że kciuk dorosłego człowieka, takiego jak ja na przykład, ma w przybliżeniu długość 2 cali. 1 cal, 2 cale. W zależności od tego, ile człowiek ma lat, jego kciuk może oczywiście mieć inną długość, na przykład długość 1 cala. Inna jednostka długości, którą można zastąpić kilka cali, to stopa. Jeżeli połączycie ze sobą 12 cali, to taka jednostka to 1 stopa. Słowo stopa ma w języku polskim wiele znaczeń, na przykład oznacza te dwie części ciała, którymi kończą się nasze nogi, ale jest też stopa procentowa, oznaczająca liczbę, najczęściej w procentach, używaną na przykład w obliczeniach kosztów inwestycji czy oprocentowania kredytów. Jest też stopa życiowa, perkusiści na największy basowy bęben też mówią stopa i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem dokładnie, jak powstała miara długości stopa, ale jest związana z przeciętną długością stopy ludzkiej. Na przykład długość mojej stopy ma prawie dokładnie 1 stopę długości. Moje buty mają rozmiar męski 10,5. To prawie dokładnie 1 stopa długości. Słowo stopa można zapisać w całości albo w skrócie FT, z angielskiego foot. Czasem też stosuje się taki skrót, prim albo apostrof. Oczywiście każdy człowiek ma inną stopę i nie każda ludzka stopa ma długość 1 stopy, ale chodzi o ogólne wyobrażenie. Inaczej można sobie wyobrazić 1 stopę długości jako 12 cali. 12 cali równa się 1 stopa. Taki jest przelicznik. Zastanówmy się teraz, które przedmioty lepiej jest mierzyć w calach, a które w stopach. Na przykład kartka papieru, taka najczęściej stosowana, na przykład z otworami do segregatora, na przykład w kratkę albo w linię. Gdybym powiedział, że długość takiej kartki wynosi 11 czegoś, to czy może to być 11 cali, czy raczej 11 stóp? 11 stóp to by była gigantyczna kartka papieru, wielkości dywanu na przykład. Ustawcie dla porównania 11 butów jeden za drugim. Standardowa kartka papieru ma długość 11 cali. Przy czym trzeba pamiętać, że używane jednostki długości zależą od kraju. Polska kartka papieru ma długość 297 mm. Amerykańska kartka ma długość 11 cali. Jest trochę krótsza od polskiej. Ok, idziemy pograć w koszykówkę. To jest piłka, to jest tablica, to jest obręcz, siatka i słupek, na którym to wszystko stoi. I w standardowej tablicy NBA, czyli w koszykówce amerykańskiej, wysokość obręczy nad podłogą to 10. Jak myślicie? 10 cali? Czy 10 stóp? Zacznijmy od cali. 10 cali to 10 grubości kciuka, albo z grubsza wielkość dłoni. Łatwo byłoby zdobywać punkty, gdyby obręcz wisiała na wysokości 10 cali. Chociaż z drugiej strony taki niziutki kosz pewnie miałby malutką obręcz i trzeba by grać piłką tenisową na przykład, albo piłką do ping-ponga. Byłaby to koszykówka dla myszek polnych. Dla ludzi obręcz znajduje się na wysokości 10 stóp. Przynajmniej ta dla zawodowych koszykarzy, bo są też mniejsze boiska i niższe tablice i wtedy obręcz wisi na przykład na wysokości 8 stóp albo 6 stóp. Teraz pytanie takie. W jakich jednostkach mierzyć określone przedmioty? Na przykład basen pływacki. Czy lepiej zmierzyć jego długość przy użyciu stóp, czy przy użyciu cali? Zatrzymajcie film i zastanówcie się chwilę nad tym. No cóż, basen jest dosyć długi. Na pewno jest znacznie dłuższy niż 1 stopa, inaczej nie dałoby się w nim pływać. I w związku z tym, jeżeli mielibyśmy wybierać pomiędzy stopami i calami, to raczej stopy są odpowiednie do mierzenia długości basenu w calach, wynik tego pomiaru będzie niepotrzebnie dużą liczbą. Na przykład taki basen może mieć długość 75 stóp. Gdybyśmy chcieli zmierzyć mysz polną, długość myszy, powiedzmy, że to jest mysz, taka mysz mieści się w dłoni i taka mysz jest zdecydowanie krótsza niż 1 stopa. I w związku z tym lepiej ją zmierzyć w calach. To pewnie będzie długość 2 albo 3 cali. W stopach wynik pomiaru długości myszy będzie niepotrzebnie małą liczbą. Mam nadzieję, że daje to Wam ogólne wyobrażenie o tym, jaka to długość 1 cal i jaka to długość 1 stopa i jak jedno ma się do drugiego i kiedy praktyczniej jest używać cali, a kiedy stóp do pomiarów długości.